Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Wszechstronnej serii o Minecraft. Dobra, słuchajcie, co my tutaj mamy? I teraz lewy górny róg? Tak, dokładnie. Jest to pierwszy odcinek serii Wszechstronnej serii o Minecraft od widzów. Dokładnie, tematyka od widzów. I jak możecie się domyśleć, jest to film, który, no cóż, przedstawia projekt mojego widza, który wysłał do mnie projekt. Aha, masło maślane. No dobrze, słuchajcie. Więc tam powinien w rogu być jeszcze jeden napis. Anonik gracza. Ale najpierw zajrzyjmy do książeczki. Autor projektu to Minecraft TGM Play, którego serdecznie pozdrawiam. Tutaj jest opis krótki, który dla mnie przygotował. Jest on dość krótki, jednak zawsze może wysłać do mnie dłuższy i ja go podmienię w opisie do filmu. Więc tak, Minecraft TGM Play posiada serię o budowaniu. Jego perełka to wieża Orthanc, więc no cóż, projekt musi być ciekawy, więc zapraszam na jego kanał. Kręci także poradniki na przeróżne tematy. Pozdrawiam TGM Play. Tak, dokładnie. Minecraft TGM Play przygotował dla mnie zabijarkę Witchera. Dokładnie. Tak to wygląda. No i co? Pokażę wam, jak to działa, co? No dobra, zapewne widzieliście już jakieś wszelkie zabijarki Witchera w Minecrafcie. Jednak być może widzieliście takie, które. A to nie to. Które albo spłaszczały naszego Witchera, albo po prostu ostrzeliwały go pociskami, strzałami. Tutaj jest to nieco inaczej zrobione. Kładziemy tutaj wagonik i ostatnią główkę. Proszę bardzo. Po przywołaniu Witchera naciśnij dźwignię. Nasz Witcher sobie śmiga. O cholera, coś spieprzyłem. Fuck, nie, 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 nie. Peaceful. Wybaczcie, zrąbałem mechanizm. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale już go naprawiam. Jeszcze raz, przywołajmy naszego Witchera. Miałem tą dźwignię włączoną, a ta dźwignia powinna być wyłączona. Jeszcze jedno wytłumaczenie, dlaczego nagrywam w nocy. To może to wytłumaczenie pod koniec, wiecie? Teraz pokażę wam ten mechanizm. Siup, siup. Co przygotował dla nas Minecraft TGM Play. I proszę bardzo. Po przywołaniu Witchera kliknij dźwignię, czy tam naciśnij dźwignię. Gdy Witcher wybuchnie, klik. Dobra, czekamy. Zaraz będzie jebutu. Czekajcie. Okej, jest jebutu. Dobra, my się oczywiście odsuwamy i klikamy. Ha! I proszę bardzo. Nie wiadomo jak, chociaż może i wiadomo. Nasz Witcher ginie. Jak widzicie, pasek jego zdrowia spada w dół. O tym bloczek obsydianowy, gdyż jest troszkę za wysoki. Tak, troszkę za duży jest. Piorun, dobra, to był piorun. Więc jak to działa? No cóż, myślę, że już wam teraz to wytłumaczyłem. My oczywiście możemy schować się do jakiegoś schronu, bunkra, gdzieś daleko, żeby nasz Witcher nas nie zabił, a spokojnie sobie zbierzemy gwiazdy Netheru. Jednak tak, po co to robić? Przecież zabijanie Witchera to sama przyjemność, jak to przedstawiłem w odcinku 90. No i się zaciąłem. 7, dokładnie, 97, tak. Tak, te shadery mnie nieco denerwują i nie wiem, czy nie zmienię tych shaderów na troszkę inne, gdyż pod koniec odcinka wytłumaczę wam dlaczego. No dobrze, tak działa ta cała maszynka. I powiem wam, że troszkę skrócę żywot tego Witchera szybciej. Zabiję go mieczem. Tak, moja głośna myszka. Wybaczcie za nią jednak. Taka już jest. Ajdź, ajdź, gin, gin jeszcze nie, gin, gin, gin. Mogłem sobie zaknąć ten przedmiot, jednak tego nie zrobiłem. No, ciachaj, uciekaj, gij. Jezu, piorun, to burza jest. Zginął i proszę, mamy gwiazdę Netheru. Jak widzieliście, teraz zabiłem go, że tak powiem, ręcznie. I pewnie pomyślicie, że jak zabije go ta maszyna, gwiazda Netheru nie wypadnie. A skądże znowu gwiazda Netheru? Oczywiście wypadnie. No dobrze. Jak widzieliście, zeżarło nam tutaj troszkę dźwigni i tabliczek po tym wybuchu. Jednak, no cóż, tak musi być. Więc ta zabijarka naprawdę działa. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak te zabijarki inne się prezentują. Jednak, jeżeli miałbym jakąkolwiek zbudować, to zbudowałbym tą na podstawie, którą zbudował Minecraft TGM Play. Więc, no tak, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy pokazywać wam tutorial, jak to zbudować. Jednak sądzę, że nie, gdyż teraz, chociażby z samego patrzenia, naprawdę możecie wywnioskować, co gdzie się znajduje. Dorobię jeszcze dźwignię i powiem wam, że to nie jest oznaka mojego lenistwa, jednak to jest po prostu zbędna rzecz.
Możecie zbudować po prostu tą fabrykę, patrząc się na to. I nie jest tutaj nic, co mogłoby być trudnego. Ta dźwignia powinna być wyłączona i możemy przywoływać sobie kolejnego Witchera i zdobywać gwiazdy Netheru. Oczywiście, jeżeli komuś się nie chce go zabijać. Tak. Możemy sobie to jeszcze obudować w jakiś sposób, na przykład szkłem, aby nasz Witcher nas nie strzelał i po prostu nas nie zabił. A tutaj pociągnąć po prostu czerwony proszek z odległości 30 kratek, tak? Pamiętajcie, że przez bodajże pół minuty nasz Witcher nam nic nie zrobi, gdyż po prostu się ładuje tak by jego życie. I możemy w tym czasie sobie spokojnie uciec na jakąś odległość, więc to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zaplanowane. No dobrze, w takim razie jeszcze może taka krótka informacja odnośnie tych shaderów. No jak widzicie, nagrywa mi się bardzo ładnie, z 40 klatkami na sekundę teraz. I jest jedna sprawa. Przełączmy sobie na dzień, pokażę wam coś. Day only. Tak, tu jeszcze jest znośnie. Jednak jeżeli weźmiemy time set na przykład 5000, to wszystko jest tak jasne, że aż mnie to razi, więc nie wiem, czy nie przerzucę się na jakieś nowsze shadery. Może nie nowsze, jednak po prostu lepsze, bo wiem, że jest tysiące rodzajów tych shaderów i można sobie je wybierać, jakie tylko chcemy. Więc wolę naprawdę nagrywać w nocy, co jest mniej, że tak powiem, za przeproszeniem, oczojebne. Dokładnie, proszę bardzo, według mnie to wszystko wygląda tak czyściej, tak, no cóż, inaczej. Według mnie to jest lepsze. Jednak, jeżeli macie jakieś fajne shadery, to podeślijcie mi wiadomość prywatną. Okej, okay. No dobrze. W takim razie przyszły czas na wynagrodzenie autora za tą mapkę. No słuchajcie, oczywiście autor zostaje polecony na kanale głównym przez 4 dni. W lewym górnym rogu macie adnotację do jego kanału, tam gdzie jest napis Minecraft od widzów i nick, czyli Minecraft TGM Play. Zapraszam was bardzo serdecznie, abyście kliknęli w to. Jak widzieliście, autor tutaj napisał, że wybudował wieżę Orthanc, więc to może być bardzo ciekawe. No i posiada ciekawe poradniki, takie jak chociażby jak ten. Więc zapraszam na jego kanał. Dokładnie. W opisie filmu zostanie umieszczony tekst autora, który ma zachęcić, że tak powiem, was, abyście weszli na jego kanał. Więc także go obejrzcie. No i oczywiście film Minecraft TGM Play, ten tutaj właśnie zostaje dodany do playlisty od widzów, jak i do playlisty wszechstronnej serii o Minecraft. Więc, no cóż, bardzo dziękuję, że wystąpiłeś, że tak powiem, w tym odcinku i że wybudowałeś dla mnie fabrykę, no cóż, automatyczną, że tak powiem, zabijarkę, rzeźnię, Witchera. Dobrze, w takim razie to byłoby na tyle. Serdecznie pozdrawiam Minecraft i Gameplay. Ten odcinek jest, że tak powiem, dedykacją dla Ciebie i dziękuję Ci jeszcze raz za ten fajny projekt. W takim razie żegnam się z Wami teraz wszystkimi. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku serii wszechstronnej serii o Minecraft. W kolejnym odcinku zobaczycie mój projekt na pewnym snapshocie, czyli na snapshocie najnowszym, jaki jest teraz. Nie pamiętam nazwy, wybaczcie, te snapshoty teraz takie jakieś dziwne nazwy mają. Zresztą zawsze takie miały, co ja mówię. No i oczywiście dostaniecie tą mapkę w opisie do tego filmu, więc jeżeli ktoś chce zbudować dokładnie coś takiego samego, to wystarczy otworzyć ten film i po prostu dokładnie się przyjrzeć lub pobrać zapis gry, który znajduje się w pobieralni. Link do pobieralni znajduje się w opisie do tego filmu. No dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. No i cóż, dziękuję za wasze projekty, gdyż dostaję ich naprawdę dużo, z czego jestem bardzo zadowolony. Tak. Do usłyszenia. Cześć!